Witamy. Witamy Was na kolejnym odcinku. To już którym, Rafał? 14 odcinek. Marcin Wołowski i Rafał Uryzaj. 14 odcinek i po dłuższej przerwie. Z różnych powodów, z takich powodów, że nie mogliśmy się wspólnie spotkać. Każdy miał swoje, ale w końcu jesteśmy. Udało się także to 14 odcinek po to, aby zakończyć już powoli cały rejon obręczy barkowej. I dzisiaj, aby to zrobić, robimy pierwszy krok w tym kierunku. Powiedziałeś już, jaki będzie mięsień? Nie, ale czuję dobrą kawę, gdzieś zapach kawy. To nasza. No to zdradź, co za mięsień. Jak ktoś jeszcze tytułu tego filmu nie przeczytał, to właśnie może usłyszeć, że dzisiaj robimy mięsień podobojczykowy. Tak. Kiedyś w jakimś filmie w internecie albo od kogoś, nie pamiętam gdzie naprawdę, usłyszałem coś takiego, że jest to mięsień, który jest mało ważny dla naszego ciała. I ja się z tym troszeczkę nie zgodzę, dlatego że powiedziałbym inaczej. Każdy mięsień jest istotny dla naszego ciała w kontekście jakiejś dolegliwości, jeśli jest akurat z nim problem. Bo po co się w ogóle on jest? A że relatywnie z tym mięśniem jest rzadko problem, to wtedy rzeczywiście zdarza się tak, że po prostu rzadziej z nim będziemy pracować. Ale to nie znaczy, że on nie jest ważny. On może być bardzo istotny w wielu dysfunkcjach i zaraz Wam powiemy właśnie o jakich. Więc co może ten mały mięsień, z którym relatywnie rzadko są problemy, powodować? Tak, no mięsień podobojczykowy, o czynnościach mówimy teraz czy za chwilę? A wyjdzie w praniu. Wyjdzie w praniu. No właśnie, to co on może powodować? Przede wszystkim on może dawać nam bóle w okolicy ramienia, barku. Może nam też dawać bóle, które są często promieniującymi bólami w okolicy drugi palec pierwszy, tak? Może on się pojawiać, ten ból przede wszystkim może być związany z bólem szyjnym, z szyjno-piersiowym, z górnym otworem klatki piersiowej, kiedy ktoś ma jakiś problem. Czyli te bóle są dość nie do końca sprecyzowane, ale należy na to zwrócić uwagę, na przykład przy podnoszeniu ręki w górę, kiedy nam ograniczoną mamy ruchomość w końcowej fazie. W związku z tym trzeba na to zwrócić uwagę z różnych perspektyw. Mam tu na myśli tą powięź, tak, szyjno-piersiową. Powięź, tak, szyjno-piersiową, myślisz o górnym otworze klatki piersiowej, tak? Jest, tak? On bierze udział w tych problemach, a tak bardzo strukturalnie, jakbyśmy mieli już spojrzeć, to razem z mięśniem piersiowym mniejszym tworzy powięź piersiowo-obojczykową. Tak? I ona może być istotna w kontekście splotu ramiennego i właśnie objawów związanych z tymi objawami, które można szeroko nazwać jako zespół górnego otworu klatki piersiowej. O tym odwiedzeniu, co Marcin mówił, no też jest ważny ten mięsień, dlatego że no w ruchu, tym odwiedzeniu, szczególnie w końcowych zakresach ruchu, no ważny jest nie tylko ruchomość stawu łopatkowo-ramiennego, ale i ruchomość obojczyka, i ruchomość łopatki, i ruchomość kręgosłupa piersiowego. No więc w tych końcowych zakresach ruchu to, co może nam wpłynąć na obojczyk, warte jest wzięcia pod uwagę. Tak? Na jednym z tych struktur jest właśnie mięsień podobojczykowy, który może ograniczać też rotację tego obojczyka, no ale też będzie wpływał zarówno na jeden staw, który tworzy obojczyk, i na drugi staw, który tworzy obojczyk. Tak? Więc warto o tym pamiętać. Nie wykluczać żadnej struktury, mimo że z jedną strukturą są częściej problemy, a z inną strukturą mniejsze. Te problemy mogą być rzadsze. Bo on odpowiada za funkcję, jak myśmy mieli uściślić, za obniżanie obojczyka i wysuwanie. I wysuwanie. Ale mamy tutaj, że tak powiem, dużo silniejszych sąsiadów, tak? Bo to wysuwanie przede wszystkim mogą powodować i mięśnie piersiowe, większy, mniejszy, tak? Więc to z nimi on najmniej będzie działa. Dokładnie. Najlżej, że tak powiem. Co jest ważne, że jak sobie spojrzymy na ten mięsień, który się znajduje pod obojczykiem, jak myślimy, że tak powiem, góra-dół, ale też przód-tył, to on jest pod obojczykiem schowany w głąb, to za mięśniem jeszcze znajduje się żyła podobojczykowa. I powięź tego mięśnia jest zrośnięty z pochewką tej żyły i ten mięsień i jego funkcja będzie bardzo ważna, jeśli chodzi o światło żyły. No i więc będzie ważny też w kontekście drenażu pompy mięśniowej i powrotu żylnego. Także czyli trzeba zwrócić na niego też uwagę przy tych problemach kończyny górnej, szyi, to co mówiliśmy, tak? A kiedy często będzie z nim problem? No najczęściej problem z tym mięśniem jest po urazach obojczyka. Złamania wszelkich, po złamaniach, tak. Unieruchomieniach, kiedyś ta sztywność, nie? Wszystko chyba tutaj wymieniliśmy i tak myślę, że dużą litanię. Ale ciekawe jest też, żeby go sprawdzić, czy on jest bólowy. Po prostu można między pierwsze żebro, na tyle możemy pod obojczyk włożyć palce i zobaczyć palpacyjnie, czy on jest tkliwy. Bo to też jest taki dowód na to, że z nim jest problem.
bo on biegnie właśnie między pierwszym żebrem a obojczykiem. Dzisiaj troszeczkę odwróciliśmy kolejność opowiadania o tych strukturach. Zawsze zaczynamy od anatomii, później mówimy o przyczynach dysfunkcji, a na końcu o znaczeniu. A dzisiaj był totalny miks. Pewnie jest to spowodowane tym, że dawno już tutaj sobie przed kamerą razem nie gadaliśmy. O, co jeszcze jest ważne, zanim zaczniemy terapię, to ważne jest to, że przykrywa go akton obojczykowy mięśnia piersiowego większego, który u niektórych rzeczywiście może być bardzo mocno rozbudowany. Więc ta terapia, którą Wam pokażemy, czyli poizometryczna relaksacja, jest bardzo ważna dla osób, u których bardzo trudno Wam będzie dojść do tego mięśnia, bo praca z nim i tak jest pracą pośrednią poprzez mięsień piersiowy większy. Więc u tych osób na pewno ta forma terapii, którą zaraz Wam pokażemy, bardzo się sprawdzi. Myślę, że tak. Zaczynamy! Terapia. Przystąpimy do terapii mięśnia podobojczykowego. Ale się zblokowałem. Wasze ustawienie może być dwojakie. Pierwsza rzecz, tą, którą ja najczęściej stosuję w gabinecie, jest ona dla mnie przyjemniejsza. Mianowicie, jeśli mamy ten mięsień podobojczykowy pod obojczykiem i on działa głównie do opuszczania i obniżania tego obojczyka oraz wysuwania do przodu, więc ja muszę sobie ustabilizować przede wszystkim pacjenta, żeby nie było ruchomości. Następnie wykorzystam działanie przez dłuższą dźwignię przez łokieć. Kładę sobie pacjenta rękę na przeciwległym barku, obejmuję pacjenta i chwytam go pod łokieć. Tym samym opiera się pacjent o mnie. Jeśli ktoś ma problem, w sensie pacjent, bo myślę, że wy mniejszy, żeby nie mieć kontaktu ze sobą, możecie włożyć między siebie, co Rafał? Poduszkę. Tak, będzie przyjemne przytulanie. Trzymam za łokieć, drugą rękę dokładam i następnie wykonuję uniesienie ramienia do pierwszego uczucia oporu tkankowego. Jeśli go wyczuwam, stopuję, proszę pacjenta, żeby nacisnął łokciem w kierunku podłogi, delikatnie. Oczywiście ten skurcz poizometryczny trwa około 15 sekund, 10. Następnie pacjent bierze wdech, wydech i przy wydechu rozluźnia ramię, a ja podążam w kierunku sufitu na tyle, ile mi pozwala ten bark. Następnie proszę pacjenta jeszcze raz łokieć, żeby wcisnął w moje dłonie w kierunku podłogi. Czekam około 10 sekund. Wdech wykonuje pacjent, po 10 sekundach wydech i z wydechem podążam w górę. Powtarzam to ponownie, jeszcze raz Rafał do dołu, około 10 sekund trwa ten skurcz. Następnie Rafał bierze wdech, wydech i z wydechem podążam w kierunku górnym. Na koniec tego należy wykonać oczywiście co? Skurcz antagonistów, więc Rafał do góry i odpuszczamy. Tak wygląda terapia, kiedy obejmuję pacjenta. Natomiast jeśli nie chcecie często obejmować, bo warunki na to nie sprzyjają, są różne okoliczności, możemy wykonać podobny chwyt. Utrzymuję znowu dłoń tak jak poprzednio, podchodzę do pacjenta, przytulam sobie pacjenta do siebie, może być poduszka lub nie, stabilizuję sobie ramię i w tym momencie proszę pacjenta, żeby wykonał tą samą sekwencję, czyli naciska, wybieram sobie cały możliwy luz, pacjent naciska w kierunku podłogi, ja sobie delikatnie stabilizuję. Pacjent wykonuje delikatny nacisk w kierunku podłogi, 10 sekund trwa skurcz, wdech, wydech i przy wydechu rozluźniasz ramię i ja podążam w kierunku górnym. Wdech Rafał, wydech i przy wydechu podążam w górę. Okay? Oczywiście sekwencja jest ta sama, potem robimy skurcz antagonistów, tylko chcieliśmy Wam pokazać inny chwyt. I autoterapia, która będzie bardzo, bardzo podobna do tego, jak wyglądała terapia, więc łatwo pracując z pacjentem, będzie Wam nauczyć pacjenta, co może wykonać w domu, aby kontynuować tą Waszą terapię. Spróbuj jeszcze wsunąć trochę tyłek. Oczywiście nie musicie w domu wykorzystywać jakiejś wysokiej kozetki, bo wystarczy to zrobić albo przy ścianie, albo na pufie, siedząc przy ścianie, albo na krześle. Po prostu chodzi o to, żeby pacjent mógł sobie ufiksować ten bark poprzez łopatkę i też później dociskać troszeczkę bark w kierunku do tyłu, aby mięsień rozciągać poprzez cofanie jakby łopatki, czyli jej retrakcję. Tak? Pozycja będzie bardzo podobna, czyli pacjent tutaj sobie układa rękę, koszyczek robi sobie sam i też wykonuje delikatny ruch do pierwszego uczucia oporu w kierunku do góry. Kiedy czuje ten opór, zaczyna naciskać w dół łokciem przez około 10 sekund, tak aby nie wykonywał ruchu, ma być tylko napięcie izometryczne i po 10 sekundach bierze głęboki wdech, wydech i spróbuj
podnieść do góry i troszeczkę cofnąć łopatkę. I znowu w dół. 10 sekund. Ważne, żeby pacjent w trakcie tych 10 sekund oddychał, bo to jest częsty błąd, że pacjenci na bezdechu 10 sekund trzymają. Głęboki wdech, wydech i delikatnie unieś, cofnij łopatkę, przyklej ją jeszcze bardziej. I ostatni raz. Oddychasz? Cały czas. Głęboki wdech, wydech, do góry, cofaj łopatkę. Cofanie łopatka jest też skurczem antagonistów, więc nie musicie go powtarzać na samym końcu. I to wszystko, jeśli chodzi o autoterapię mięśnia podobojczykowego. I myślę, że możemy już powoli przechodzić do zapowiedzenia Wam kolejnej naszej struktury, z którą będziemy pracować. Już w 15 odcinku, już to znaczy, że już niedługo. Myślę, że tak. Będziemy kończyć łopatkę, tak jak teraz pójdzie sprawniej. Obręcz barkową, a kolejnym mięśniem, którego jeszcze nie zrobiliśmy, być może się domyślacie, będzie mięsień lewator skapule. Marcin jest fanem nazw anatomicznych. Ciekawe, z czym mu się kojarzy ten lewator skapule, ale o tym dowiecie się dopiero dźwigacz łopatki. W 15 odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia.